Januszeks. Według słownika slangu to firma prowadzona najczęściej przez tak zwanego Janusza biznesu, której nie przestrzega się praw pracowniczych, często nie otrzymuje się wypłaty na czas, a nadgodziny najczęściej są niepłatne. Chyba każdy z nas na pewnym etapie swojego życia miał do czynienia z Januszeksem. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 największych Januszeksów. Numer 10. Zapewne kojarzycie tego mema. Panie Areczku, herbata Lipton jest dla zarządu. Dla Pana mam minutkę, którą Pan Michał parzył wczoraj. Jeszcze jest smak. Teksty tego typu nie wzięły się znikąd. Oto całkowicie autentyczna wiadomość, która zawisła w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników w pewnym Januszeksie. Herbata Lipton wyłącznie dla zarządu i gości. Pracowników prosimy o korzystanie z sagi. A oto samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Garwolinie. Uwaga! Herbata Lipton do użytku tylko dla ordynatora i starszych asystentów. Resztę kadry prosimy o korzystanie z herbaty saga. A doktor Pyc może co najwyżej zagotować sobie wody w czajniku. Nawet nie chcę myśleć, co doktor Pyc odwalił, że nawet sagi mu odmawiają. Ale w sumie lepsza woda z czajnika niż z porodówki. Numer 9. W tym Januszeksie pracownicy mają nieco lepiej, gdyż mogą korzystać z Liptona, jednak i tu jest mały haczyk. Jak informuje kierownik na opakowaniu, w celu zaoszczędzenia herbaty Lipton proszę rozrywać torebki na pół. Z poważaniem, kierownik. Czyżby pan kierownik oglądał lifehacki na Planecie Faktów? O rozrywaniu torebek Liptona sam mówiłem w 11 odcinku. Z drugiej strony, jest różnica pomiędzy oszczędzaniem swojej własnej herbaty w domu, poza tym nie ukrywajmy, Lipton i tak jest za mocna, a byciem zmuszanym do tego przez swojego pracodawcę. Co będzie następne? Prośba, aby zużytą herbatę wystawić na słońce, aby wyschła i można było parzyć ponownie? Tylko nie na grzejnik, bo to dodatkowe koszty. Numer 8. Ograniczenia w Januszeksach dotyczą nie tylko herbaty. Z uwagi na duże zużycie soku, na każdego pracownika działu PK przysługują maksymalnie 3 pompnięcia soku dziennie. Już to widzę, jak pod koniec dnia kierownictwo przegląda nagrania z monitoringu i liczy, ile razy kto sobie pompnął. Numer 7. W marcu 2022 roku do sieci trafiło następujące pismo firmy AT. Informacja o zbiórce na Ukrainę. W zeszłym tygodniu przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie. Zebraliśmy 1010 zł, z czego 950 zł od pracowników biurowych i 60 zł od pracowników produkcji. I teraz najlepsze. W związku z niewielkim zaangażowaniem i rażącym brakiem solidarności, szczególnie ze strony produkcji, premię za miesiąc luty przekazuje w całości na pomoc Ukrainie. Dodatkowo awantę przekaże 2000 zł. Podpisano dyrektor fabryki. Tak. Szef zorganizował dobrowolną zbiórkę na pomoc Ukraińcom, po czym uznał, że pracownicy fizyczni wpłacili za mało, więc postanowił zabrać im całą miesięczną premię i przekazać ją na zbiórkę. Internauci śmieją się, że normalnie filantrop roku. I coś w tym jest. W 2020 roku chłop faktycznie brał udział w konkursie na filantropa roku, jednak otrzymał tylko wyróżnienie. Ciekawe, czy winę wtedy też zwalił na produkcję. Numer 6. Od kilku miesięcy po sieci krąży zdjęcie nalepki, rzekomo nalepionej na jedzenie z dowozem. Szanowny kliencie, pamiętaj, że twój dostawca w dużej mierze żyje z napiwków. Dobrym słowem rodziny nie wyżywi. Dziękuję bardzo. Tak, Januszeks wprost przyznaje, że swoim dostawcom nie płaci wystarczająco i część kosztów stara się przerzucić na klienta. Pod zdjęciem opublikowanym na Twitterze wybuchła żarliwa dyskusja. Przysięgam, że gdybym coś takiego dostał, to byłby ostatni raz, kiedy skorzystałem z tej restauracji knajpy. To jest patologia w gastro, żeby oczekiwano, że klient dodatkowo będzie składał się na pensję dla obsługi. Numer 5. Z kolei ten Januszeks chce karać Was za to, że nie odbieracie od niego telefonu, będąc sobie na wakacjach. Celowe nieodbieranie telefonu w czasie urlopu oraz nieoddzwanianie do firmy po pewnym czasie zostanie obłożone karą 100 zł. Gwoli ścisłości, czy pracownik zobowiązany jest odebrać telefon od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego? Pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonu od pracodawcy w trakcie urlopu wypoczynkowego. Francja już w 2016 roku zakazała pracodawcom dzwonienia do swoich pracowników, ale również wysyłania e-maili oraz SMS-ów po godzinach pracy. W Polsce niestety wciąż trzeba mieć jaja ze stali, aby odpisać szefowi, tak jak na przykład pan Marek. Dzień dobry, panie Marku. Dobrze byłoby jutro wyjechać już o 2 w nocy, żeby zdążyć rozładować. Jak pan to widzi? Pan Marek na to? W nocy robota to dla k***wy i dla kota. Poza tym jestem w trakcie pauzy weekendowej. Nie będę jej poświęcał na służbową korespondencję. Zapraszam do kontaktu jutro o godzinie 8. Jeśli szanujecie pana Marka za to, co powiedział, dajcie łapkę w górę. Numer 4. Na podstawie artykułu 30 ustawy Karta Nauczyciela, bla bla bla, przyznaję panu, pani, dodatek motywacyjny w wysokości 0,00 zł. Jeszcze słownie, jakby nie dotarło, 0 zł. Właśnie takim pismem pochwalił się w internecie pewien nauczyciel pracujący w jednej ze szkół w powiecie zgorzeleckim. Pisemne informowanie nauczyciela o wysokości dodatku motywacyjnego jest podobno wymogiem prawnym, nawet jeśli wynosi równe 0. Tylko czy w tym przypadku nie powinno się go nazywać demotywacyjnym? Numer 3. Polskie szkoły mają więcej wspólnego z Januszeksami niż wam się wydaje. W 2022 roku z toalet szkoły podstawowej numer 15 w Poznaniu zniknął papier toaletowy. Uczniowie, którzy potrzebowali papieru, musieli tłumaczyć się przed nauczycielem, że chcą skorzystać z toalety i co im się chce, aby łaskawie otrzymać kilka listków papieru toaletowego. Dyrekcja tłumaczyła swoją decyzję
aktami wandalizmu. Tak, jasne. Szkoła pewnie nawiązała jakąś współpracę strategiczną z lokalnym Januszeksem i po prostu przygotowuje uczniów psychicznie do przyszłej pracy w zakładzie. Drogi Sebastianku, papier toaletowy jest dla dyrekcji i nauczycieli. Dla ciebie jest stara gąbka od tablicy. Numer 2. Kolejna perełka z jakiegoś Januszeksu. W okresie czerwiec, lipiec, sierpień nie ma dwutygodniowych urlopów. Jedynie wydawane są urlopy tygodniowe, przy czym urlop tygodniowy wydawany jest raz w roku. Mało tego, Januszeks zabrania brania dni wolnych i urlopu przed świętami. W dodatku, w grudniu nie akceptuje zwolnień lekarskich na chore dziecko. Jedynie od stycznia do 15 października. Tak, według firmy trzeba ustalić z małym dzieckiem, kiedy ma chorować, a kiedy nie. Widać, że dzban, który to wymyślił, nie ma małego dziecka pod opieką. Numer 1. Panie kierowco, zwracamy się z prośbą, a zarazem informacją, że każdy kierowca wracający z Rosji ma przywieźć na bazę 600 litrów, minimum 580 litrów. Po przywiezieniu mniejszej ilości paliwa będziemy obciążać różnicę ceny zakupem w Rosji, czyli wy na wschodzie tankujemy po około 2,30 zł, a w Polsce po ponad 4 zł netto, czyli za każdy litr poniżej 580 litrów kierowca zostanie obciążony 2 zł za każdy litr. Na granicy proszę mieć 650 litrów. Jeżeli celnik wymierzy karę, proszę dzwonić do Arka. Kasę za mandat przywiezie i będzie przy pomiarze przez celnika. Pomijając już składnie na poziomie dziecka z podstawówki oderwanego od Pokemonów, przecież to jest jawne podżeganie, a właściwie wymuszanie do popełnienia przestępstwa skarbowego. Nie wierzę, że ktoś świadomie napisał dosłownie na siebie donos, bo inaczej tego nie nazwę. Taką gówno firmę od środka w kilka tygodni idzie rozmontować donosami oraz służbami. Nie dawajcie robić z siebie pochołków, ale najlepsze i tak jest na koniec. Kierowcom, którym to nie odpowiada, droga wolna. Będzie to świadczyć o jego lojalności. Typowe boomerskie passive-aggressive. Zmienił się pan, panie kierowco. Nie jest pan już taki lojalny jak kiedyś. Okej, i tym lojalnym jak Jola lojalna, ale nie Jola nielojalna akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!